Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was projekt Denko, czyli recenzję produktów, które zużyłam w całości. Mam tutaj dwie pełne siatki wypełnione produktami i jedną w połowie pełną, także tych produktów naprawdę jest bardzo dużo. I mam tutaj też nawet dużo produktów do makijażu, które zużyłam w ostatnim czasie, także mam nadzieję, że jesteście ciekawi takiej mojej pełnej recenzji po długim używaniu i zużyciu całego produktu. Na początek porozmawiam o produktach do makijażu i mam tutaj trzy pary rzęs. Trzy opakowania pełne. Mam tutaj moje ulubione zdecydowanie, czyli Allure Dramatico numer 202. Jedne zużyłam, te zużyłam, zostawiłam sobie jedną taką zapasową jakby, bo ta jedna jeszcze wytrzymała w miarę. Druga była totalnie zużyta i już nie nadawała do niczego, także ta jedna rzęsa z mną zostanie, ponieważ może być tak, że w kolejnej parze po prostu jedna się szybciej zepsuje i będę miała tą zapasową na jakieś kilka użyć. Drugą parę otworzyłam i słuchajcie, zniszczyłam je, zabiłam je po pierwszym użyciu, ponieważ nie zorientowałam się, że nie zdjęłam ich przed demakijażem i po prostu olejek taki oczyszczający do makijażu nałożyłam na oczy i się dopiero zorientowałam i one się całe niestety odkształciły. Także już się nie nadawało do użytku, ponieważ już nie miało tego skrętu. Próbowałam je skręcić zalotką, ale to już nie było to samo. Były sklejone, były brzydkie, no i poszły niestety. Tutaj mam jeszcze serię Exaggerated numer 149. Te naprawdę bardzo długo używałam. Jeśli oglądacie moje tutoriale makijażowe, to wiecie, że ja cały czas używam ogólnie Allure od dłuższego czasu. Czasami tylko jakieś właśnie ardaki, tak jak dzisiaj mam. A te rzęsy naprawdę pojawiły się w wielu tutorialach makijażowych. Naprawdę przeżyły wiele. No i jedna rzęsa właśnie mam nawet tutaj w opakowaniu. Po prostu zaczęła się rozpadać i części jakby takie kępki rzęs schodziły z tego paska, także też zużyłam, ale naprawdę Wam bardzo polecam. I cena to chyba około 30 zł, coś w granicach takich, także nie jest to mało, ale naprawdę za tyle użyć naprawdę się bardzo opłaca, szczególnie, że teraz ardaki na przykład bardzo się zepsuły i już nie są tak dobre, tak długotrwałe, jak były wcześniej. Następnie mam dwa pudry sypkie. I mam tutaj mój kochany puder z Bourjois i powiem Wam, że to jest chyba moje zużyte już trzecie opakowanie. Naprawdę kocham ten puder, ale na razie jest to ostatnie opakowanie ze względu na to, że się przesiadłam na inne pudry, żeby Wam w kółko nie pokazywać tego samego, ale żebym ja się nie nudziła przy tym także. Także na razie ostatnie naprawdę bardzo Wam polecam. Nie jest to taki mocny puder jak pudry ryżowe, ale na co dzień do używania świetnie się sprawdzą. Naprawdę używałam go przez długi, długi czas. W wielu testach na żywo mieliście właśnie ten, widzieliście ten puder. Także naprawdę bardzo polecam. Tutaj mam też puder sypki z Pierre Rena. Jest to loose powder w odcieniu translucent. Ja powiem Wam, że tego pudru głównie używałam pod oczy do makingu, ponieważ on jest delikatniejszy niż puder ryżowe, który nakładam na całą twarz i nie ściągał mi tutaj okolicy. Ładnie tutaj mi wszystko utrzymywał, ale nie ściągał mi tej okolicy, nie wysuszał. Także do tego się super sprawdza. Używałam też do całej twarzy, tutaj też się dobrze sprawdzał, ale on jest bardziej skierowany jednak do cery normalnej, suchej. On nie daje takiego matu na długi, długi czas. Jest dużo delikatniejszy, ale jeśli czegoś takiego szukacie, to Wam naprawdę polecam. Następnie mam maskarę z L'Oreal, jest to Volume Mignon Lashes Fatal. Tutaj mam inną zakrętkę, ponieważ wymieniłam po prostu między tuszami. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ją lubiłam. Wydaje mi się, że była ta maskara w ulubieńcach. Silikonowa szczoteczka ładnie rozdziela, fajnie wydłuża. Co prawda nie jest jakoś długo trwała, ponieważ używałam jej może, nie wiem, z 2-3 miesiące i potem już wyschła, ale ogólnie się fajnie sprawdzała i być może, że do niej kiedyś wrócę, chociaż wydaje mi się, że ta fioletowa Sopoutier dalej wygrywa i raczej bym do tamtej wróciła, jeśli bym miała wracać. Mam tutaj jeszcze maskarę z Maybelline, jest to Lash Sensational i powiem Wam, że tej maskary była naprawdę ogromnie ciekawa. Bardzo fajnie się mnie sprawdziła, co prawda nie daje takiego mocnego efektu pogrubienia, raczej wydłużenie, podkręcenie, ładnie wygląda na rzęsach, ładnie te rzęsy są rozdzielone, ale daje taki delikatniejszy efekt, bardziej wydłużający właśnie. Fajnie się sprawdzała na co dzień, ale ja jednak wolę coś mocniejszego. Kolejny produkt jest to Tattoo Liner z firmy Kat Von D. Akurat a propos moich tatuaży, powiększyłam się wczoraj rodzinka. Tutaj dorobiliśmy początek i już zaczęliśmy górę robić. Już mam plan na cały rękaw, także jestem bardzo z tego happy. A propos linera, jest to naprawdę, powiem Wam, że najlepszy liner, jaki używałam w życiu. I naprawdę polubiłam dzięki temu takie linery właśnie w pisaku, ale tak naprawdę tylko bym kupiła te, które mają pędzelek właśnie z przodu w aplikatorze, a nie taką gąbeczkę standardową, ponieważ ta gąbeczka bardzo szybko się zapycha, nawet jak nie mamy cieni na oczach, że jedynie przypudrowany korektor, to dalej ona się bardzo szybko zapycha, a jak mamy cienie, to po prostu po jednym, po dwóch użyciach już się nie nadaje do użytku.
Ten liner był świetny, naprawdę wiele kresek zrobiłam tym linerem. Jestem z niego bardzo zadowolona. Na pewno do tego linera będę wracać, ponieważ powiem szczerze, że odzwyczaiłam się kompletnie od linerów żelowych. Bardzo mi jest ciężko teraz malować żelowymi linerami kreskę taką równą, idealną. Jedyne co, jakimi produktami lubię robić kreskę, to właśnie tym i tymi moimi kolorowymi z Kiko. To mi się świetnie sprawdzają, ale w żelu po prostu masakra. Ostatnio to po prostu nie mogłam się pomalować naprawdę, te kreski mi wyszły, oj, kropka. Zauważyłam, że mam jeszcze jedną maskarę, jest to Twista by Volume z Bourjois i jej głównie używałam na innych osobach, używając wtedy jednorazowych szczoteczek, ale z tego co zauważyłam, to jest to produkt bardzo podobny do tej standardowej wersji, nie zauważyłam różnicy zbytnio. Jeśli chodzi o wodoodporność na sobie, nie zauważyłam, żeby cokolwiek się działo nie tak, jak powinno być, ale ja nie chodzę w makijażu na basen czy na coś takiego, także nie sprawdziłam w 100%. Kolejny produkt jest to podkład z L'Oreal, jest to trumacz w odcieniu N2, którego używałam na co dzień. Jeśli chodzi o kolor, to niestety jest troszeczkę zbyt beżowy dla mnie, nie ma niestety teraz już w ofercie nic ciepłego, typowo żółtawego, które by mi pasowało wtedy, kiedy nie jestem opalona. W3 bardzo ładnie wygląda od razu po lecie, od razu wtedy, kiedy się opalę, ale niestety w te zimowe miesiące nie mam czego używać. Przez długi czas używałam tego podkładu, już naprawdę miałam gdzieś, czy ten podkład wygląda dobrze, czy nie, jeśli chodzi o kolor. Podkład ogólnie bardzo lubię, fajnie się w niej sprawdził, aczkolwiek ta wersja poprzednia zdecydowanie była dla mojej cery lepsza. Ten podkład świetnie się sprawdza na co dzień, ale niestety nie mam kolorku. Jest słaby wybór teraz, strasznie kolorystyczny. Następnie pokażę Wam kilka próbek, ponieważ miałam kilka próbek z firmy Misha, tych BB kremów. I tutaj miałam próbki z Perfect Cover BB Cream, taki bardziej kryjący, zostawiający takie bardziej satynowo-matowe wykończenie, ponieważ jest tutaj mocny filtr 42, także te wykończenia na pewno nigdy nie będzie tak matowe jak na przykład Infallible 24 Hour Matte, ale ogólnie podkład. Chciałam powiedzieć podkład, ale to nie jest podkład. Ten BB krem naprawdę fajnie się mnie sprawdził jako właśnie taki delikatny produkt do używania na co dzień, który jest kryjący, ponieważ zakrył wszystko, co chcę na co dzień. Nie było widać żadnych jakichś zaczerwienień, niedoskonałości, co jest dobre, że naprawdę ta jedna próbka starczyła mi na pokrycie całej twarzy z takim kryciem, które lubię. Ale niestety, jeśli chodzi o kolor, tutaj troszeczkę minus. Jest kilka kolorów, ale niestety nie ma nic takiego, co by mi aktualnie pasowało. Ponieważ używałam 21, on jest odrobinę za jasny. Mogłabym używać, mogłabym przyciemniać, muszę sobie kupić ten ciemny mikser oliwkowy z NYXa. Mogłabym przyciemniać, także wydaje mi się, że jeśli mam kupić, to kupię właśnie ten 21, ponieważ 23 on pięknie wyglądał w świetle sztucznym, jak nakładałam. W łazience wyglądał cudownie, w typowo takim żółtym świetle, ale niestety na zewnątrz przy takim naturalnym świetle wyglądał po prostu na szary i nie wyglądał dobrze na mojej skórze, niestety. Ale jest piękny odcień, który będzie idealnie mi pasował na lato, czyli 27, który jest typowo taki żółto-oliwkowy i na pewno go kupię na lato, ponieważ nie dość, że jest duży filtr, jest krycie i jest to fajny produkt, żeby właśnie używać dwa w jednym. I wtedy właśnie na wakacje, jeśli chcemy ten kolor na twarzy wyrównać. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja tak naprawdę latem głównie używam samoopalacza na twarz, żeby wyrównać poziom opalenia, ponieważ nawet teraz zimą, co opalenizny na szyi tak naprawdę nie zostało mi wcale, to jednak ta twarz jest jaśniejsza. To wtedy sobie właśnie wyrównuję opaleniznę i wtedy też nie widać tak mocno zaczerwienień i w lato nie maluję się, jeśli mam wolny dzień, jeśli jestem na wakacjach, rzadko kiedy. Czasami jak chcę jakieś dobre zdjęcie zrobić, to się trochę namaluję, ale to wiecie. Miałam tutaj jeszcze jedną próbkę z Miszy, jest to Signature Real Complete BB Cream. On jest bardziej rozświetlający, bardziej nawilżający, aczkolwiek na twarzy bardzo podobnie się zachowywał, naprawdę bardzo podobnie krył. Ładnie wyglądał, nie tłuścił się jakoś bardzo, ale także tak naprawdę muszę się zastanowić, jaki, który kupić, bo ten też się fajnie sprawdził. Co dalej mam, to mam dwa korektory. Mam tutaj korektor z Essence, jest to Stay Natural Concealer w odcieniu 03 Soft Nude. Mam go teraz w tym momencie na oczach, ponieważ ten zużyty to już jest chyba moje drugie opakowanie, bardzo szybko schodzi, jakieś 3 tygodnie tak codziennego użytku już nie ma, ale on kosztuje chyba tylko 9 zł, także super sprawa. I ogólnie u mnie się dobrze sprawdza, naprawdę przy bakingu nic się nie dzieje, przy takim zwykłym przypudrowaniu naprawdę też długo wytrzymuje, także ogólnie produkt jak najbardziej ok. Jeśli macie niski budżet na kosmetyki, to polecam Wam sprawdzić. Kolejny korektor jest to Maybelline Instant Anti-Age The Eraser Eye.
On prezentuje się tak, mój jest w odcieniu 1 light, który wcale tak jasny nie jest. Mi akurat pasował i rozjaśniał mi trochę okolice pod oczami, ale jeśli jesteście jaśniejsze troszeczkę ode mnie, albo na tym poziomie, co ja aktualnie, ponieważ już dosyć dawno zużyłam ten produkt, to on się albo będzie zlewał, albo będzie za ciemny. Jeśli chodzi o produkt, to co jest najlepsze taką informację od autora? Ja częściej zużywam produkty, których nie do końca lubię, których coś mi przeszkadza, niż takie, które lubię bardziej. Jakoś te rzeczy, które lubię bardziej, te kosmetyki, które uwielbiam, jakoś je oszczędzam, rzadziej używam. A te, które mi się nie podobały, to naprawdę codziennie, żeby zużyć, żeby nie stracić pieniędzy. I tak tutaj było w tym przypadku. Ogólnie korektor bardzo fajnie się sprawdza. On jest super dla osób, które mają zmarszczki pod oczami, które mają nierówności, ponieważ on to wszystko ładnie wygładza, ładnie pokrywa, kryje fajnie. Nie jest to jakieś bardzo mocne krycie, ale u mnie to w moim przypadku naprawdę świetnie kryje to, co ja mam pod oczami, a nie mam tego zbyt dużo do krycia. Ale ładnie wygląda naprawdę pod oczami, ponieważ nic nie podkreśla. Jeszcze z tym pudrem, który wam zaraz powiem, którego używam do przypudrowania tego korektora, nie tylko tego, ale ogólnie korektorów, naprawdę zmarszczek nie widać wcale. Jedyny minus to fakt, że on bardzo szybko wchodzi w załamania pod oczami, ale używałam go jeszcze zanim zaczęłam używać metody baking, także być może etal by się sprawdzał u mnie idealnie, ale używałam go niestety standardowo, pudrując okolice pod oczami i wtedy tak nie do końca, ale zużyłam jak widać całe opakowanie, dzień w dzień go używałam, także da się. I właśnie ten puder to jest ogólnie wkład do palety, palety z NYXA Highlight and Contour Pro Palette. I jest to odcień Soft Light i naprawdę się świetnie sprawdza pod oczami. Ja cały czas myślałam, że będę używała tego żółtego odcienia pod oczami, ale niestety on jest i za żółty, i za ciemny pod oczy, dla mnie osobiście. Ten świetnie się sprawdza, ponieważ te okolice rozjaśnia, ładnie pudruje korektor, naprawdę przedłuża trwałość, ponieważ zauważyłam, że przy tym dłużej korektor jest w tym samym miejscu, nie wchodzi w załamanie, niż przy takim standardowym pudrze nieryżowym. Także bardzo ładnie wygląda, ładnie kryje, jeszcze dodatkowo kryje okolice pod oczami, rozjaśnia mocno i tak fajnie odbija światło i nie widać tutaj żadnych załamań. Kolejny produkt jest to Clay Duo. Jest to ta wersja czarna, którą powiem wam szczerze, lubię bardziej. Teraz przesiadłam się, ponieważ zgubiłam aktualnie drugie opakowanie, które mam tego ciemnego kleju. Przerzuciłam się na tę bezbarwną wersję. I nie jest aż tak dobra jak ten klej, ponieważ słabiej klej z tego, co zauważyłam. I ja nie lubię tego faktu, że on jest przezroczysty, ponieważ potem jak za dużo nałożymy, jak dużo nałożymy po prostu, to on nie jest przezroczysty, on widać, że jest taki żółtawy. Trzeba go i tak pokryć czymś ciemnym. Tego czarnego tak naprawdę czasami nie ruszałam wcale, bo on się też nawet nie świecił zbytnio, nie odznaczał się pomiędzy eyelinerem, a właśnie sobą, a ten przezroczysty jednak się odznacza. Także wolę tą ciemniejszą wersję, nawet jak nie mam kreski. Wolę użyć tej czarnej wersji. Robiłam ostatnio porządki. Robiłam nową organizację w komodzie z kosmetykami i zrobiłam w końcu porządek z moimi podkładami i wyrzucam teraz dużo podkładów, które są no, częściowo, część z nich jest przeterminowana, część z nich nie nadaje się już do użytku. No, jeśli by się nadawało, to jeszcze bym komuś typu mojej mamie, bym jeszcze te produkty oddała. Także tutaj mamy troszeczkę takie historyczne produkty, przez które przejdę tak bardzo, bardzo szybko, żeby ten film nie trwał miliony godzin. Także mam tutaj bazę z Sephora, jest to produkt, który dostałam na 18. A w tamtym roku miałam urodziny 22, także już dawno niezdatna do użytku baza wygładzająca silikonowa, po której podkład się ślizgał i tak naprawdę tej bazy nie używałam. Następnie mam zieloną z Ingrid. Ją tak naprawdę dałoby się używać, ale po prostu jest słaba i nikomu jej nie oddam, bo ona nie jest przeterminowana, na pewno nie. Jest ważna jeszcze do października. Ale naprawdę, jeśli chodzi o tą zieloną część, to daje ten zielony efekt na skórze, który jest widoczny przed nałożeniem podkładu, wiadomo, ale tak naprawdę nie działa na zaczerwienienia. Konsystencja mi się nie podoba, jak się marzy, nie. Następnie mam trzy podkłady z L'Oreala z tej starej wersji, którą uwielbiałam. Miałam taki zapas jeszcze właśnie w swoich zbiorach tych starych wersji. No i niestety już wydaje mi się, że są przeterminowane. Nie wiem, do kiedy jest ważność, 12 miesięcy od otwarcia. Ja ogólnie tego jakoś zbyt mocno nie przestrzegam nigdy, ponieważ zawsze trochę przekraczam,
aż zużyję głównie, nie jakoś bardzo mocno, bo przy podkładach jednak powinno się zwracać na to uwagę, ale niestety już ta nowa wersja jest dłuższy czas, także stwierdziłam, że już czas się z nimi niestety pożegnać. Już nie będę używała, a szkoda, bo naprawdę świetne to były podkłady. Następnie też mam 3 podkłady z Pierre René. Każdy jest w innym odcieniu, żeby nie było tak samo z tymi z L'Oreala. Miałam różne odcienie, miałam odcień zimowy, miałam odcień letni, miałam jakieś różne namieszania, ponieważ naprawdę bardzo lubiłam i długo używałam. Tutaj z Pierre René też mam 3 odcienie. Mam tutaj 23, którego używałam po lecie, już jakiś czas po lecie, ale zimą był niestety za ciemny. Miałam 20 i rozjaśniałam, łączyłam je ze sobą, ponieważ 22 jest różowy, 21 też jest za różowy dla mnie. I mam jeszcze 26, on jest taki piękny, oliwkowy, kupiłam go z myślą o przyciemnianiu. Powiem wam szczerze, że chyba ani razu go nie użyłam. Ja go ani razu nie użyłam, on jest czyściutki, nowiutki. Ma czyste wieczko. Czyli tak naprawdę on nie jest przeterminowany. Go zatrzymam jeszcze. Zatrzymam go, bo on jest prawie nowy. Następnie mam tutaj 4 podkłady z Revlona, które używam naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Ja myślę, że one są ze mną tak samo jak ta baza z Sephory. Mam tutaj odcienie 110, 150, 330 i 180. Ja niektóre z tych kolorów kupiłam typowo dla innych osób do malowania. Jeśli chodzi ogólnie o kolorystykę Revlona, to ona mi osobiście nie pasuje zbytnio, ponieważ 180 nie zawsze mi pasuje. W tym momencie wydaje mi się, że ona byłaby, 180 byłaby teraz aktualnie za ciemna. I ja właśnie tak zimą robiłam, że mieszałam 180 ze 150. 150 tak solo wyglądała wyglądałam jak śmierć, jak biała bym była. Także absolutnie nie. 110 kupiłam do rozjaśniania, ale to jest produkt, który jest różowy i szczerze chyba ani razu go nie użyłam. Oprócz tego jak próbowałam po prostu na ręku, jak to będzie wyglądać. 330 zamówiłam online. Wydawało mi się, że ten odcień jest bardzo, bardzo ciemny, a wcale taki nie jest. No może teraz przy twarzy wygląda trochę ciemno, ale on naprawdę po wakacjach na Krecie to on by był dalej dla mnie za jasny. I te podkłady z Revlona przez długi czas używałam, lubiłam. Naprawdę kilka opakowań kupiłam właśnie te odcienia 180 i 150. I przez długi czas właśnie je lubiłam, a potem zaczęły mi robić krzywdę na twarzy. Wysuszały mi twarz po prostu na taką suchą skorupę, zapychały mi twarz, wysuszały, po prostu to co się działo to było naprawdę okropieństwo i nawet po jednym użyciu ta skóra nie wyglądała dobrze. Nic się nie zmieniło, nie były uszkodzone w żaden sposób przeterminowane i po prostu moja skóra zaczęła źle na nie reagować, także je odstawiłam. Miałam w szufladzie dalej, bo miałam dużo śmieci, dalej mam dużo śmieci, mimo że próbowałam zrobić porządki, ale wiecie, czasami nie da się z podkładami, znaczy nie tylko z podkładami, z kosmetykami pożegnać, niektórymi ja lubię po prostu kolekcjonować i mieć jak najwięcej. Następnie mam podkład jeszcze też do Vanilla Naked, odcień 120 Vanilla. Miałam 130 Shell, przez długi czas mi odpowiadał, potem mi był dla mnie za ciemny. Dokupiłam 120, tam dałam mamie, mama się też bardzo polubiła. Jest to podkład mniej kryjący, taki delikatniejszy dla skóry, nieobciążający i ten mi w żaden sposób krzywdy nie robił, chociaż czasami był po prostu dla mnie za słaby, jeśli chodzi o krycie. Ale ogólnie polecam wam sprawdzić, jeśli szukacie czegoś delikatnego. Przechodzimy już do pielęgnacji. Na początek pokażę wam płyny micelarne z Garnierem, które zużyłam. Były to 3 opakowania. Te jedne, słuchajcie, ułożyłam sobie w szufladzie. Tak napakowałam te kosmetyki do szuflady, że jakby wsunęło się bardziej i tutaj było zakończenie szuflady. Tak się męczyłam, żeby wyciągnąć. Nie chciałam przy tym połamać paznokci i było okropnie. Ale nie wiem jak w sumie to zrobiłam, że to się tam ugrzęzło i tam wyleciało po prostu za szufladę, częściowo za szufladę. Ale na szczęście udało mi się wyjąć bez żadnych szkód. Jeśli chodzi o ten płynnik, to naprawdę u mnie się najlepiej sprawdza. Świetnie domywa podkład, naprawdę robi to w rewelacyjny sposób. Ja nie widzę żadnej różnicy między tym płynem a Bioderma. Oprócz ceny, tutaj cena bez promocji 18 zł starcza nam bardzo, bardzo długo, jest tutaj 400 ml pojemności. Jeśli nie używaliście, polecam sprawdzić, ponieważ dla mnie to jest cudo. Zmywa wszystko, zmywa Develuera, zmywa wodoodporne produkty. Świetna, świetna sprawa. Następnie mam tutaj kilka kartoników po farbach, ponieważ zachowałam właśnie w formie kartoników, bo mnie miejsca zajmują. Mam rozjaśniacz diamentowy, ten 5-6 tonów do pasemek, ponieważ on jest mocniejszy niż ta klasyczna wersja. Mam też klasyczną, bo czasami nie było w ofercie. Ja już się przerzuciłam na farby fryzjerskie, mam już taki typowy proszkowy
bardziej profesjonalny rozjaśniacz i właśnie teraz tym rozjaśniam, także ja Wam zrobię filmik na temat mojego rozjaśnienia, bo są wielu osobom podoba się ten kolor aktualnie. Ja przy tym kolorze zostanę, co prawda wydaje mi się, że on się troszeczkę ocieplił, bo nie używam żadnych szamponów pochładzających, ale jeszcze muszę dojść do perfekcji, jeśli chodzi o to rozjaśnianie i wtedy Wam pokażę. Mam tutaj jeszcze farbę z Joanny, jest to numer 213 srebrny pył. Ja właśnie używałam wcześniej używałam rozjaśniacza z Joanny, potem neutralizowałam kolor właśnie tym srebrnym pyłem. Nie wychodziły niestety aż tak piękne, jak są tutaj na obrazku. A może wychodziły? Nie no, wychodziły ciemniej, bo teraz mam jaśniejsze aktualnie włosy. I nie było aż takim ładnym kolorze. Mam tutaj też jeszcze niebieską farbę. Jeszcze niebieskiej Wam nie pokazywałam, bardzo dawno temu ostatnio denko robiłam. Uwielbiam te farby. Na szczęście zostały w ofercie Rossmanna na stałe. Także nawet jeśli macie ochotę zimą zrobić sobie kolorowe włosy, kolorowe końcówki, albo takie pastelowe, bo można tymi zrobić też pastelowy efekt, to polecam Wam sprawdzić. Ja mam ochotę na zielone, te turkusowe. Nie wiem, czy w lato sobie nie zrobię takiego pełnego turkusu na głowie, ponieważ tęskno mi, a jeszcze przy krótkich włosach bardzo fajnie takie kolory wyglądają. Chociaż teraz myślę o zrobieniu jakiegoś takiego pastelu. Zobaczymy. Także do tych farb na pewno będę wracać. Bardzo fajnie się utrzymują. Są po prostu świetne i fajnie, że one są na stałe w ofercie, ponieważ czasami chcemy zaszaleć. W naturze też macie te pianki Benita, które też są świetne. One są super dla osób, które nie są zdecydowane, ponieważ te ze szwarcopa naprawdę bardzo długo się utrzymują na włosach. Nawet jak myjemy je często, to przez długi czas możemy się nacieszyć kolorem, ale to niestety jest minusem dla osób, które chcą po prostu jednorazowo czasami, albo chcą po prostu sprawdzić, jak się będzie wyglądało właśnie w kolorowych włosach. Także wtedy polecam pianki Benita, ponieważ one są słabsze, jeśli chodzi o utrzymywanie się, ale jeśli chcecie mieć na przykład jakiś koncert zrobić czy coś takiego, to naprawdę przez szybki czas można je wypłukać z włosów, także dużo lepsza sprawa wtedy. Następnie mam czarne mydło syberyjskie babuszki Agafi i jest to produkt, którego można używać do ciała, do twarzy, do włosów. Jego używam do włosów głównie, ale czasami się zdarza do makijażu twarzy, naprawdę jak już mi się nie chce albo nie mam wacików aktualnie, bo czasami też tak bywa, to niewielką ilość nakładam na ręce i zmywam twarz właśnie tym produktem. To przepięknie rozpuszcza cały makijaż, nawet jak mamy double ora na twarzy, naprawdę jesteśmy tym w stanie zmyć, tylko niestety trzeba uważać, jeśli chodzi o oczy, ponieważ jak się dostanie do oczu, to troszeczkę szczypie, także uważałabym z tym produktem przy oczach, w okolicach oczu, ale do włosów super sprawa, ponieważ właśnie bardzo dobrze oczyszcza, świetnie się nadaje, jeśli olejemy. Nie umiem już mówić. Świetnie się nadaje, jeśli olejujecie włosy, ponieważ to ładnie zmywa cały ten nadmiarowy olej na włosach. Świetna sprawa do używania, może niekoniecznie na co dzień, ponieważ jest to produkt mocno oczyszczający, ale właśnie raz na jakiś czas do takiego głębszego oczyszczenia super sprawa. Kolejny produkt to odżywka Isana Oil Care, pokazuję Wam w każdym denku. Nie zużyłam jednego opakowania, zużyłam najprawdopodobniej z 10. W tym czasie jest to jedyna odżywka, której używam, którą uwielbiam. Nie znalazłam nic równie dobrego, nawet niezależnie od ceny, bo to kosztuje chyba 5 zł. Jak dobrze pamiętam. Niezależnie od ceny nie znalazłam nic lepszego, także zostanę przy tej odżywce i będę hurtem kupować w Rossmannie. Następnie ze względu na to, że jestem dosyć leniwą osobą, to mam 4 super szampony tutaj. Mam tutaj jeden z Balei. Ja jak byłam w Zakopanem, to udałam się na wycieczkę na Słowację i wtedy kupiłam kilka produktów w DM. Także wtedy kupiłam też ten suchy szampon z Balei. Jest obklejony w ogóle czymś. Jest to super szampon typowo skierowany do włosów blond, który nie daje białego śladu, daje taki bardziej żółtawo-beżowy. Fajnie się sprawdza, naprawdę bardzo mocno oczyszczą włosy, tylko niestety pod jakiś koniec, tam jeszcze jest trochę, on nie jest do końca zużyty, on pluł po prostu, ten aplikator pluł tym suchym szamponem. Tutaj mam wszystko obklejone, miałam na toaletce plamki na kosmetykach, także nie mogłam zużyć do końca, ale produkt naprawdę bardzo fajny. No i dalej mam właśnie Batista. Batista bardzo lubię, chociaż ostatnio mi przesuszył włosy i aktualnie mam bardzo suchą skórę na głowie i potrafi mi się sypać, jak się podrapię. Także muszę coś z tym zrobić, żeby móc używać tych suchych szamponów, a żeby mi się nie sypało z głowy. Zapachy, jakie tutaj mam, to jest Marrakesz, jeden z moich ulubionych, powiem Wam szczerze. Jest troszeczkę mocniejszy, ale nie jest jakoś bardzo duszący. Taki troszeczkę bardziej orientalny,
coś takiego, ładne ma też opakowanie. Mam Oriental, to był taki bardziej chyba kwiatowy zapach, z tego co pamiętam. Bardzo dawno go używałam. No, taki kwiatowy, delikatny, fajny. I mam odcień Tropical, Tropical też bardzo lubiłam, także Wam polecam. Jeśli chodzi o suche szampony, być może miałam jeszcze jakieś inne opakowanie, ponieważ naprawdę suche szampony bardzo często używam. Kolejny produkt jest to tonik do twarzy. Mam tutaj tonik z Ziai Bio Aloes. Bardzo fajny, bardzo tani, przyjemnie mi się go używało i wydaje mi się, że będę do niego wracać, chociaż aktualnie używam tego zwianka w mgiełce, ale tak naprawdę wszystko mogę tam przelać, żeby używać po prostu psik, psik, psik. Czekam, aż wyschnie i mogę robić co chcę. Kolejny produkt jest to produkt z MAC Eye. To muszę go pamiętać, żeby go nie wyrzucić, żeby właśnie zachować do akcji Back to MAC. Jest to brush cleanser. Jest to naprawdę świetny produkt do oczyszczania pędzli na szybko. Jeśli malujecie jakąkolwiek osobę, a nie macie pędzli do tego, macie tylko jakby swój komplet, a chcecie pomalować koleżankę, no a nie spodziewałyście się, że przyjdzie do Was tego dnia, to naprawdę możecie raz, dwa, trzy oczyścić każdy pędzel do oczu, możecie oczyścić pędzle do twarzy. Mam tutaj jeszcze jeden tonik i ten jest z firmy Norel. Jest to ten skierowany do skóry wrażliwej, soothing tonik, czyli taki łagodzący, bezalkoholowy, bardzo przyjemny, naprawdę bardzo mi się miło go używało. Starczył mi na ogromną ilość czasu, mimo 200 ml, to lepiej się sprawdza, ponieważ jest tutaj pompka i tak naprawdę użyjemy jednej pompki, a nie wylejemy zbyt dużo na baciek i przez to tracimy produkt, jak to ja robiłam. Ale naprawdę bardzo mi się przyjemnie stosowało. Wydaje mi się, że kiedyś wrócę do niego. Na pewno chcę z Norela wrócić do serum hialuronowego do twarzy i teraz jak będą targi właśnie w marcu Beauty Forum, to wtedy sobie zakupię. Mam nadzieję, że będzie Norel, ponieważ Norel raczej zawsze jest na targach, zawsze go widziałam. Kupię sobie te serum, one troszeczkę kosztuje, ale jest naprawdę świetne do nawilżenia. Bomba. Znalazłam jeszcze jeden tonikopu micelarny. Dwa w jednym z firmy Taupa i powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak złapałam go w ręce. Nie pamiętam momentu, kiedy go kupiłam. Nie wiem, czy nie miałam go gdzieś w gratisie. Może jakaś była super promocja. Nie pamiętam, naprawdę. Może gratis. Nie wiem. I nawet nie pamiętam, czy był przyjemny, czy nie. Jej, wieki temu go używałam. Ładny ma zapach. Jak krem Nivea. Tyle Wam powiem. Więcej nie wiem. Mam tutaj jeszcze maseczki, jedną próbkę i mam tutaj próbkę właśnie z Kielsa Cream Eye Treatment z awokado. Ja zapomniałam, że miałam pochowane na czarną godzinę, na różne podróże właśnie kilka takich saszetek z tym kremem moim ulubionym, idealnym pod oczy. Zapomniałam o tym, znalazłam. Zaczęłam używać, otóż długi czas naprawdę nie miałam tego kremu. Zakochałam się ponownie, kupiłam sobie ten krem pod oczy i mam. Także polecam Wam bardzo serdecznie, jeśli jeszcze nie używaliście tego kremu z Kielsa, naprawdę świetnie nawilża, super się sprawdza pod oczami. Jest po prostu genialny. Jeśli chodzi o te próbki, właśnie mi się udało go dostać, je dostać w sklepie Kiels w Arkadyjcu. W Arkadii w Warszawie. Jeśli będziecie, to naprawdę nie jest tak trudno dostać próbkę. Ja nic nie kupiłam, a dostałam kilka. Także super. Możecie sobie wtedy przetestować. Ja sobie zostawiłam na podróże, zapomniałam o tym i jak podróżowałam, nie miałam, nie wzięłam ze sobą. Następnie, co Wam pokażę, to dwie maseczki. Mam tutaj śluz, ślimaka, maska regenerująca z firmy Kony. Taka w płachcie typowo. Nie wiem, co mam myśleć o tej maseczce, ponieważ użyłam jej raz, nie używałam jej ciągle. Nie zauważyłam, żeby moja skóra się poczuła o wiele lepiej niż po zwykłym kremie na noc, ponieważ ja ją zostawiłam potem, nałożyłam i zostawiłam potem to, co zostało z niej na twarzy na noc, ponieważ tak się to powinno robić. Nie zauważyłam jakiejś wielkiej różnicy. Skóra była dobrze nawilżona, była wygładzona, ale dużej różnicy naprawdę nie ma, także raczej do tej firmy nie wrócę. Mam tutaj jeszcze połówkę, ponieważ ta maseczka ma dwie części. Jest to Cucumber Deep Cleansing Peel Off Mask z firmy Skinlet. Maseczka peel off, która nie jest biała i przez to dziwnie mi się ją nakładało, ponieważ ona jest całkowicie przezroczysta i nie wiedziałam, jaką warstwę nałożyć, żeby potem ją móc ściągnąć, ponieważ niektóre maseczki peel off są takie, że naprawdę trzeba dosyć grubą warstwę nałożyć, bo inaczej ona nie będzie tak się ściągać płatem, tylko będzie ciężko się jej pozbyć, a normalnie przy tej białej to widać wtedy, gdzie nam jeszcze brakuje, ponieważ skóra nam prześwituje. Ogólnie mam kilka ich, kupiłam na promocji, 50% taniej, kupiłam chyba z 5 sztuk, użyłam połówki, czyli mam jeszcze na 9 użyć.
podobało mi się, jaki efekt dawało, ale jestem zbyt leniwa, żeby ich używać. Także tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o makijaż, bardzo chętnie przetestuję. Jeśli chodzi o maseczki, ostatnio w ogóle nic nie robiłam dla włosów. Nie nakładałam żadnego olejku, nie nakładałam żadnej maseczki, na twarz też mi się nie chce. Po prostu jakby to jest dodatkowa część pielęgnacji, na którą nie mam siły, energii, czasu. Także tak to się prezentuje. Także to by były wszystkie produkty, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam jeszcze dwa zużyte produkty z Lasha właśnie. Wiem o tym, ale już mi się nie chce wstać. Pokażę Wam w innym filmie, bo naprawdę ciężko mi już. Jestem na łóżku, ja bym się chciała położyć już o tak, tak. O, już nie wstawać. Także to by było już, kochani, wszystko. Przebrnęłam przez wszystko, pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy obejrzeli cały ten film i doczekali do końca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!